Siemanko! Słuchajcie, z tej strony jak zawsze Wojtek i Adam! Dzisiaj mamy dla was już kolejny, nie wiem który nawet, piąty, szósty, czy może nawet siódmy odcinek z gry Rush Disney Pixar Adventure. Super! I dzisiaj, to już Adamowi mówiłem, zaczniemy sobie od aut, bo w sumie miałem ochotę się tutaj pościgać trochę. I pierwszy odcinek właśnie będzie z samochodów, a drugi, to nie wiem, to drugi to już ty wybierzesz. To możesz Nemo. To nie był Nemo, tylko gdzie jest Dory, Adaś? A, zapomniałem. Słyszałem, że też uwielbiasz grać w auta. Przejdźmy do rzeczy. Pamiętasz o tej bombie, którą ktoś podłożył Francesco? Teraz przez Porto Corsa jedzie cały konwój ciężarówek załadowanych bombami. Sean McMichlin, wywiad brytyjski. Jak uda nam się zbliżyć do tego konwoju, może dojdziemy, kto stoi za tymi bombami. Dyskrecja to podstawa. Nie ujawniajmy się i spróbujmy podjechać jak najbliżej. Gotowi? W drogę! No dobrze, skoro dyskrecja jest taka istotna tutaj, to dawaj, Adaśka, jedziemy. Cześć, mnie ja. Nie. Inny guzik, bo przecież trzeba było. Ciężarówki z konwoju nie mogą wiedzieć, że je śledzisz. O, jest lampa. Oj, nie trafiłem. Czy może dam nam trochę głośniej? Super. Szybkość maksymalna! Czy jest jakiś... A, zapomniałem, tu jest skok. Coś tu mam. A nie, nie mogłem. Szkoda. A w ogóle śliczne miejsce, żeby sobie tutaj jeździć po takiej... Nie wiem, czy to... Gdzie to akcja się toczy? W mieście. Tak, ale w jakim państwie? Jakieś Włochy? Coś takiego? Chyba we Włoszech. Szwecja? Szwecja, tak. Gdzie widziałeś w Szwecji takie coś? Nie wiem. Co ty Nigdy nie byłem, więc nie wiem. Szwecja, Adaś, jest na północy. Tam jest bardziej zimno niż... Ciepło. Tak, tutaj widać jakiś... Albo kraj śródziemnomorski, gdzieś w okolice Grecji, Włoch. Albo... Gdzieś Ameryka Środkowa może. Ja nie byłem, więc nie wiem, jak tam jest. A tam nie można było. Nie, co ja robię? Wow. Ile bomb tu jest w ogóle? To chyba helikopter strzelał. A nie. Ale zagapiłem się. Fajnie, tak zawróciłeś. Tak. Skaczesz. Obrót na bok i wróciłeś. Aha. Wow. A nie, dobra, już widzę. To wypada z tej, z ciężarówki. Wszystko. No. Widzę, że ty gdzieś tam strasznie z tyłu zostałeś. Musisz siadać bardziej skupić i od początku już tutaj nie zwalniać tempa, jak gdyby, nie? Tylko ciągle jechać naprzód. Kto to mówi? No ten gościu chyba, którego próbujemy złapać. Helikopter. Ups. Idę dopiero do tunelu. Jedziesz chyba, nie idziesz. No. Tak. Ale powiem ci, ja zgubiłem ciężarówkę. W tej chwili widzę tylko helikopter. Ciągle to mówi. Ciekawe. Czy ja wiem, czy ciekawe, bardziej nudne, że powtarza ciągle tą samą kwestię. To pociski samonaprowadzające, Mindfreund. Rozpoznają cię po... Mindfreund. Mój przyjacielu po niemiecku. No to chyba Niemcy. Nie, nie, ja myślę, że Niemcem jest ten, którego próbujemy złapać.
Ale ścigamy się, to na pewno nie są Niemcy. A myślałam, że Niemcy, jak powiedział w niemiecku. Banzaj! Patrz, co zrobiłem. Juhu! Śmieszne. I w twarz tak. Ło. Fajna akcja. Nikomu nic się nie stało, profesorze? Nie dzięki tobie, MacMission. Dziękować mi nie trzeba, taka już moja praca. Świetna robota. No i dobra, ukończony jest pościg za konwojem. Prawie 2000 punktów, 4000 za czas. Łącznie będzie 6000 prawie. I srebro, ciągle srebro. Nie, chyba nie mieliśmy ani razu złoto, ani razu brąz. Ciągle srebro. Tak. Dopalacz, ok, zagraj dowolny, dobra. Jak się tutaj możemy wydostać do parku? Musisz tutaj szukać opcji. Ok, wróć do parku, no. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Takie akcje przynoszą medale i wyróżnienia. Chyba wiesz, o czym mówię. To zaszczyt pracować z tobą. Mam nadzieję, że kiedyś to powtórzymy. Wiesz, gdzie mnie znaleźć. Co to jest? Przejdź pierwszy świat samodzielnie albo z kimś. Zdjęcie próbowałam zrobić. Znasz już wszystkich trzech największych fanów filmu Auta. To rewelacyjnie. Oni mają wyjątkową wyobraźnię, więc zaglądaj do nich. Mają dużo nowych, ciekawych pomysłów. A to mi zrobili, nie tobie, nie? No. No dobra. Teraz mówiłeś, gdzie jest Dory, tak? No. Czy zmieniasz zdanie? Nie, dobra. Gdzie jest Dory? Odpalam. Nie. Tu. Instytut Biologii Morskiej. Dalej. Rozpoczynamy. Zagraj jako... A, to ja wybieram. To ja sobie zagram juniorem. To tobie chyba da Nemo czy Dory. Zobaczymy. Czekaj. Instytut... To w tej drugiej części. Czy my jesteśmy już w środku, czy dopiero musimy tam dopłynąć? Zaraz zobaczymy. O co tu chodzi? Dory! Ale czekaj, była tutaj jakaś... Wow! Ostrożnie trzeba. Masz rację. Czekaj, w którym tu się w ogóle góra, dół? Wszystko jest lewą gałką, tak? Tak. Dostałem jakiegoś... Zobacz. Bum! Śmieszne. Tak, ale znowu mi jakoś umknęło, co my musimy tutaj zrobić. Co jest celem... Podróży? Tak. Bo to, że muszę tam podróżować do tej strzałki, to wiem. Ale w jakim celu? No chyba uciekamy z tego instytutu. Uciekamy, czy musimy się dostać do środka? Bo właśnie... Akurat tego nie wiem. Albo uciekać, albo dojść dopiero. No to jest druga misja, gdzie jest Dory, także podejrzewam, że dopiero musimy się tam dostać. Tak, tak. Jejku, jaki kanał ohydny. Śmieszne. Fu. Ty byś chciał w takie coś przepłynąć? Jakby... Mówiąc szczerze, czemu nie? W jakimś takim skafandrze całym, że tylko gołym ciałem, nie ten? Dotykał to? Mamy przecież tego wujka. Wujka Michała. Co nurkuje, może nie w coś takiego. Ale gdzieś podobnego. Tak, tak, w podobne rzeczy się zapuszcza właśnie z butlą, z całym sprzętem. To śmiesznie, chyba tak. Widzę jakieś dziecko chyba tutaj. Wyciąga rękę. Tak, tak, tak. To w filmie było bardzo podobnie. Tak. Jeszcze płynę. Strasznie dużo dzieciaków. Oni się tam chowali, zakopywali się w piachu, żeby dzieciaki ich nie widziały. Nie brały. Tak, czekaj, ale kto to... Bo to tam nie były zwykłe rybki. Tam były te... No jakieś nie. Jak się Adaś nazywają te zwierzęta? Rozgwiazdy to były. Tak. Pamiętasz? No. Tam piszczały, tak.
Nie wiem, czy aż tak? Ale piszczały. To czekaj, to dostaliśmy się tam, teraz znowu tunelem. A, ty dopiero tam jesteś. Dopiero wjeżdżam do tego tunelu. Prędkość! Strasznie szybko. Nada mnie wolno. Bym musiał jeszcze szybciej. Czekaj. Nie, dowiedzmy się. Aha, i trafiliśmy teraz chyba już do tego konkretnego akwarium, do którego chcieliśmy. I witamy z jakimiś rybkami innymi. Koniec! Chyba tak, bo to te misje trwają tam po 2 minuty czy coś. To jest bardzo łatwe. To my tylko przebiegliśmy. Przepłynęliśmy, Adaś. Jedziemy autem, to mówisz, że idziemy. Płyniemy, to mówisz, że idziemy. Żółw, nowa specjalna zdolność. Jaka rakieta. Ten, nie rakieta, tylko piorun. Co? Z dyńki. Rozegraj wszystkie epizody już i przyspieszenia, żeby coś tam wykonać. Okej, okay, no ale przeszliśmy 2 misje. Także my mamy teraz w zwyczaju, że będziemy nagrywać na każdy odcinek po 2 właśnie takie plansze. Także słuchajcie, dotarliśmy do końca odcinka. Jak zawsze dziękujemy wam za oglądanie. Jutro czy pojutrze będzie następny odcinek. Następny, nie wiem czy i nie ma mocni, czy... no zobaczymy jeszcze. Także dziękujemy wam i do zobaczenia. Hejo!